Siemanko, witajcie na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Aktualnie znajduję się w warsztacie pewnego majsterkowicza, dla którego wycięliśmy element do jego maszyny. Co to za element, co to za maszyna, opowie nam nasz gość. Witaj, Tenisowy Januszu. Cześć. Przywiozłem ci element, o który prosiłeś. O, świetnie. No, widzę, że właśnie o to mi chodziło. Czy możesz nam wyjaśnić, co to jest, do czego to służy i co to jest za czarna skrzynka obok ciebie? No właśnie, wszystko się opiera o tą czarną skrzynkę. Jest to moja maszyna tenisowa, którą wykonałem sam według własnego pomysłu. Troszkę oczywiście podpatrzyłem pewne rozwiązania z internetu, ale generalnie konstrukcja jest mojego pomysłu. A to jest tak zwana karuzela, taki podajnik piłek. Ja teraz to złożę, jak to ma wyglądać. Takie prawie puzzle. To będzie przykręcone właśnie w taki sposób. Tutaj bardzo ważna jest ta przestrzeń. I teraz pokażę, o co tutaj chodzi. Tutaj mam wykonaną przeze mnie właśnie taką karuzelę. No oczywiście brak tutaj możliwości technicznych. Wygląda to jak wygląda, troszkę prymitywnie. I teraz ten podajnik, o, zamienię na taki, proszę bardzo. Wygląda zupełnie inaczej i on będzie tutaj właśnie zamontowany i tak oto się będzie prezentować. Tutaj piłki będą wpadać. Bardzo fajna, precyzyjna robota. Już widzę, że jest ok. A możesz opowiedzieć, co potrafi ta maszyna? No słuchajcie, no tutaj maszyna głównie chodzi o wyrzucanie piłek, czyli trening z maszyną tenisową. Może pokażę z przodu. Tutaj mamy dwa kółka napędzane silnikami. Może zdejmę przednią. Oczywiście, jak widać, była używana, są tutaj resztki filcu od piłek, ale zasada jest bardzo prosta. Dwa silniki poprzez sprzęgło napędzają kółka, piłki wpadają z góry poprzez właśnie tą karuzelę. Tutaj są wypychane przez te kółka. Sterowanie jest oczywiście lewo-prawo, tutaj jest silnik i napęd od sterowania lewo-prawo. I oczywiście można też regulować wysokość wyrzucanych piłek. Z tyłu jest mechanizm do ustawiania w pozycji góra-dół. Prosta konstrukcja. Chodziło o to, żeby to było tanie. Takie maszyny są na rynku bardzo drogie, rzędu kilkunastu tysięcy. A to jest tylko ułamek ceny, którą zapłaciłbym za taką maszynę. A naprawdę, naprawdę się sprawdza. Powiem wam jeszcze w tajemnicy, że pracuję nad takim nowym projektem. Jak widzicie, jest to fotel wykonany całkowicie z recyklingu, czyli stare piłki zużyte tenisowe. Stary fotel, który był do wyrzucenia. Konstrukcja bardzo solidna. Będzie on przeznaczony do masażu po ciężkim meczu.
No i tym akcentem jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować za wsparcie i pomoc w realizacji moich pomysłów. I mam nadzieję, że jeszcze będę mógł się do Was zgłosić po jakieś małe drobiazgi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. A na sam koniec zapraszam Was na krótkie wideo pokazujące, jak działa maszyna. A teraz żegnam się z Wami i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!